No i jak widzicie, jesteśmy na Rewontuli. Ponieważ tutaj też chcę sprawdzić, jakie możliwości ewentualnie daje ta gra. Ups, ups. Gdzie tu jest sypialnia? Tutaj. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. Czyste konto. I działamy. Those are some nice tracks. Want to follow them? Tu nic nie ma. Mula 4 do 8. Rejs 6 do 9. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze tam mgła, nic nie widać. Dobra, możemy spróbować. Jest ciekawa okolica. Odpalę skrzynkę. I damy na przykład mulaka.
O to chodzi, odsuwamy się trochę. Nie ma tragedii. Poczekamy jeszcze chwilę, czy coś przyjdzie. No dwa leżą. Fakt, że słabe. Ale musiałem walnąć, bo były za blisko. Więc tu już nie miałem w sumie wyboru. Bo ten najlepszy samiec to szedł z tyłu i jakby się te spłoszyły, to on by uciekł z nim. O, ładnie. Dzięki, że przyleciałeś. Nie chciało mi się iść.
Nieźle poszło, 10. minuta. Dziesiąta minuta, zwabione dwa łosie i głuszec. Złoto ładne. No. Oczywiście on gdzieś tu leży. Daleko na pewno nie odleciał. Znaczy nie odbiegł. No i nie odbiegł. Proszę, jak przeszło. Dwa płuca na wylot. Jeszcze jest jeden gdzieś. No oczywiście już bym nie trafił, ale nie o to chodzi. No. Przez dwa płucka przeleciało. No. Gdzie wylądował? Tu wylądował. Srebro. No, Wabigrat się przydał. No dostał, ale... No, ona gdzieś tu jest.
No nieźle, 15 minuta i mam 2000. Ale jaja. Złoto, bo łatwa. To mi jakoś bez wabika idzie. Z wabikiem owszem, zatłukłem dwa łosie. Dobra, zaraz miejscówkę zmieniamy, bo... Pum. Nie wiem, gdzie się podziała, powinna być. No, idziemy na razie tu. Pomyliłem klawisze. To jest trochę durne, że na ambony się wchodzi a na te stacjonarne się wchodzi X na padzie. Przez to ciągle się wszystko myli.
No na to się wchodzi A. No nie widzę tu nic ciekawego. No może tutaj, a może dwie mapy obskoczymy. Dobra, nie mam ci czasu szukać. Co mi się wydawało, że tu szło? Coś tu szło? No dobra, mam. Mulak 157 metrów idzie.
Kurde, daleko. No, uciekł. Ale całkiem skuteczny to był ostrzał. Powiedzieć, że było. Całkiem skuteczne to było. Prawie przeszło na wylot. Mogę spróbować jeszcze raz. Nie wiem, czy ustawienie ma na coś wpływ. Kurde. Co jest, nie dostał?
A nie chcę się po nią iść. I tak słaba. Dobra. I tak wszystko spłoszyłem. To nie ma co. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spróbuję się podkraść. Mam ładne ustawienie, bo to jest... Tylko trzeba się niestety trochę podskradać. Oczywiście. Pytanie, czy mi się uda podejść, bo to nie jest proste. Tu ledwo im cokolwiek wystaje. Ten jest ciekawy. Ale on jest za górką. Dobra, już wiem, o co chodzi. Kurde no. Fatalnie.
Fatalna sprawa. One są za taką malutką góreczką i chyba, że do niego walnąć. Ale to jest 170 metrów. Do niego bym mógł. Chyba, żeby do niego, ale na 200 metrów. Nie, to science fiction. No, jest nad wodą. Ja ciada nie widzę. Szkurde balans. Jak nie tyłem? To z kolei stoi. Ja muszę go teraz cały czas dookoła obejść i tracę mnóstwo czasu, bo one są wszystkie za jakimiś górkami. Tylko ta wystaje trochę. Tak se łajzy zrobiły, że tuż nad brzegiem jest taka fałda. O. Coś się udało po długim skradaniu. Pytanie, czy ten tam został. Został. I ten też został. Kurde, zwiały. Przedobrzyłem sprawę. Co się naskradałem pół godziny, to moje. No, a wszystko właśnie z tego powodu, że taka fałdka była i tu nic nie było widać, nie? Przebite dwa płuca.
ogień przeciwlotniczy. Spadnie, ale już nie mam po co za nim lecieć. Ale on jest gdzieś 400 metrów stąd. No ale znowu nie korzystałem z tej całej maszynki. Dwa płuca przebite. Ptak przypłynął sam. Chodź, chodź, ja cię zabieram, chodź. No i akurat uciekły tam, gdzie wiatr, więc... Gdzie tu jeszcze iść? Mogłem wykorzystać tę maszynkę. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. Skradałem się pół godziny. Przecież o to chodzi, żeby ją wypróbować. No jest chociaż łoś. Muszę iść tak, bo wiatr w tą stronę. No i w ten sposób robimy tutaj, kładziemy pułapeczkę. Odchodzimy na bok troszeczkę. Co chwila strzały zmieniać. Się naprawdę zdenerwować. O, pięknie. I teraz odpalamy dziada. Już się odezwał. I
powinien nas poczuć i zgodnie z zasadą kąta prostego, on powinien iść do źródła, czyli powinien nam pokazać swój prawy bok. Tylko pytanie, czy przyjdzie? Przyjdzie. Bardzo dobrze. Idzie 120 metrów. No i on idąc do źródła minie nas z prawej strony. No i o to chodzi. Chociaż ich spłoszyłem. No i skopałem sprawę, bo oczywiście wziąłem złą poprawkę, a strzała leci wolno. Więc trafić to ja go trafiłem. Ale w tył, a nie w przód, czyli w najgorsze możliwe miejsce. On się rozkraczy oczywiście, ale... No cóż, czasami trzeba szczęściu trochę pomóc, ale zasada była dobra. Możemy jeszcze spróbować coś zwabić. No padł. Widzicie, jest presja łowiecka, ale... No, oczywiście... Zawsze tak jest. Albo nie przychodzi nic, albo ze wszystkich stron się złażą. Teraz miałem, nie wiedziałem już do czego strzelać. Z tyłu mnie trzy podchodzą, z przodu mi jakiś większy podchodzi. Pół godziny mogę wabić i nic nie przyjdzie. Jak już zacznie przychodzić, to przylezie pięć różnego rodzaju gatunków w jednej sekundzie. I kombinuj teraz do czego tu się...
Przyznam się szczerze, że walę na oślep. Bo już wiem, że nie trafię. To mi wszystko jedno. Chociaż tu teren fajny, można by odblokować ambonę. Ile mamy? Jest 51 minuta. Czy 600? Te strzały lecą wolno i za małą poprawkę biorę. Najlepiej do stojącego celu z łuku. Ja ciągle zapominam, że... Zobaczymy. Może tu się coś da. O proszę. Gdzie ten mulak?
Zobaczymy, czy da się je zbawić jeszcze eksperymentalnie. Powinno się udać. Kurde, co ja robię? Co ja kurde robię? Przecież ja je spłoszę zaraz. O, na szczęście nie widziały. Mylę klawisze w ogóle jak ostatni. O, idą. Dobra, czy ja mam... No. Da się, da się. Trzeba się strasznie nagimnastykować. No.
Dlatego tak mówię. Babik był tu, a ja stałem z boku. Prosto w serduszko. No, zaraz będziemy kończyć. Najważniejsze, że i tu się coś da. No i tym razem ja wykorzystałem teren. One wychodziły w ostatniej chwili. One wychodziły w ostatniej chwili zza górki, a ja im nie dawałem czasu do namysłu, tylko strzał i gleba. 4000 punktów, tak sobie. Jarząbek. Jezu. I love the tufted duck. The males have cute hairpins and the females look like they have lipstick on the end of their bills. Kurdak i myśliwiec. Kurdak to zasuwa. Problem to zestrzelić. No nic, jak widać tu się też daliczyłem na jakieś rysie czy coś. Ale spróbujemy następnym razem w Meksyku. I zobaczymy, co na Meksyku się uda. No ile spróbujemy, ale działać to to działa. Dobra, nie trafi już. Ale dobra, możemy jeszcze. Wylądują na 100%.
Kurde, spaprałem sprawę. Dobra, i tak przylecą. No jeszcze poczekamy sekundę. Ustrzelimy jednego, dwa z wabika. No ta przyleci. No krąży. Kurde. Kurde. Gdzie one są? Skopałem tego łosia. Aaaa! Aaaa!
tak to jest. Dobra, kończymy na dziś. Trzeba zawsze pamiętać, żeby zabierać. Kurde, co ja robię? Chciałem podświetlić, a nacisnąłem Y na padzie. Oczywiście już nie trafię, ale... Tu to raz. Złoto dwa. No, godzina 14, mamy 6000 na rewontuli, to nie jest źle. W tym trochę z zasadzek, trochę na żywca, trochę z kopanych i trochę z łuku. Wszystkiego po trochę. I trzecie złoto. I tym razem co innego. No myślę, że to wszystko będzie na dziś. Korci mnie jeszcze Meksyk, chociaż go nie lubię. Ale już wszystko wiecie. Wszystko widzieliście. Wiecie, jak się tym
posługiwać. Jak mówię, najpierw patrzeć, gdzie jest wiatr, potem gdzie zwierzę. Jak jest na przykład o tutaj, to ustawić urządzenie tutaj, a samemu iść w bok. Tylko żeby wiatr nie wiał w stronę zwierzęcia. I wtedy ono podejdzie do wabika, a wy go z boku walicie i go nie ma. No myślę, że to wszystko, nic już chyba nie przyjdzie. O proszę. Tu jest. Nie trafiłem. Niestety amunicji to ostro idzie. Tej kalibru 22 to idzie na tony. Jest. Ale czy mocno? A daleko odleci. No. 25, 0 i gleba. Łubu, dojdzie jest. No prawdopodobnie gdzieś tutaj, czyli 258 metrów. A już nie będziemy szli. Ostatnie sekundy. Albo minuta, jak się jeszcze coś tu pokaże w powietrzu. Będzie coś lecieć? Dobra. Nie leci to, nie? Kończymy na dziś. Punktacja 6300 w godzinę 20. To jest moim zdaniem całkiem dobry wynik na rewontuli. No, także trzymajcie się i miejmy nadzieję, że do zobaczenia w następnej grze.